Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Zostaw wybraną przez siebie liczbę gwiazdek i napisz kilka słów recenzji. Doceniam każdą formę feedbacku, bo dzięki niemu podcast rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 222. Piękna liczba. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Według badania Ipsos 84% Polek doświadczyło molestowania seksualnego w miejscach publicznych, ale tylko 31% ktoś pomógł. Większość, bo 79% z nich, uważa, że pomoc osoby postronnej przyniosła zamierzony skutek, była pomocna. Niestety, aż 86% zapytanych osób nie wie, co robić w takich sytuacjach. Organizacja Right to Be, Centrum Praw Kobiet i marka L'Oréal Paris połączyły siły oraz wspólnie opracowały narzędzia wspomagające edukację i pozwalające w bezpieczny sposób sprzeciwiać się molestowaniu w miejscach publicznych. W rozmowie z rzeczniczką Centrum Praw Kobiet, Asią Gryzą-Iskandar, dowiemy się, jak reagować, gdy jesteśmy świadkami molestowania. Poznamy metodę 5D, dzięki której każdy będzie mógł znaleźć metodę działania dla siebie. Poruszymy też kwestię bezpieczeństwa kobiet w przestrzeni publicznej, podzielimy się swoimi osobistymi historiami i podkreślimy, jak ważne jest mówienie na głos o swoich doświadczeniach. Niech ta rozmowa będzie początkiem dialogu, zwiększania świadomości i edukowania społeczeństwa. Zapraszamy serdecznie. Cześć Asiu. Cześć. Bardzo jest mi miło gościć Cię i jestem bardzo ciekawa tego, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj. Tematy są poważne, ale mam nadzieję, że też uda nam się poruszyć je w sposób taki przystępny i dość osobisty. I powiedz mi na początku, czy Ty jako kobieta czujesz się na co dzień w przestrzeni publicznej, tak? Nie wchodźmy jakby w tematy, czy czujesz się, jak się czujesz w swoim domu. To jest osobna kwestia. Czy Ty czujesz się jako kobieta w świecie bezpieczna? Ja myślę, że to jest takie trochę nasze wspólnotowe doświadczenie, że trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Powiedz, że to zależy. Właśnie, jak każdy ekspert. Właśnie starałam się uniknąć tego sformułowania. ale trochę tak, niestety trochę tak. To znaczy, faktycznie spotykamy się z bardzo różnymi sytuacjami, natomiast to, że czasami właśnie, no nie wiem, rodzą się w nas jakieś obawy czy coś, ja myślę, że to wszystko jest bardzo, bardzo uzasadnione. To znaczy, że my mamy prawo nie czuć się bezpiecznie, że to nie jest tak, że sobie coś wymyśliłyśmy, że coś nam się wydawało, tylko naprawdę tak jest, że mamy prawo nie czuć się bezpiecznie, bo rzeczywistość, w której żyjemy, nie jest stworzona po to, aby była rzeczywistością bezpieczną dla nas, dla kobiet. I myślę, że żyjemy w takim ciekawym momencie, że to się zmienia. To znaczy obserwujemy pewne zmiany. No, jak to zmiany? Potrzebują czasu, żeby zajść w pełni. Ale myślę, że jakaś taka fala tych zmian już się zaczęła i trzymam kciuki, żeby szła jak najszerzej. I myślę na przykład, że to, że coraz więcej osób i coraz częściej w różnych aspektach życia na przykład ujawnia przemoc, że my kobiety po prostu zaczynamy o tym mówić. Jak sobie przypomnisz, że w zeszłym roku była taka fala ujawnień przemocy na przykład w uczelniach czy w ośrodkach artystycznych. Na początku tego roku ukazała się książka Karoliny Korwin-Piotrowskiej o przemocy w polskim showbiznesie. Na początku tego roku jedna z pasażerek przejazdów na aplikację opisała w internecie swoją historię o tym, jak była molestowana. To zapoczątkowało też dyskusję publiczną na temat bezpieczeństwa kobiet w przejazdach, na aplikacje w przejazdach taksówkami. Niedawno, parę tygodni czy parę miesięcy temu powstał na Instagramie profil Patoginekologia, gdzie publikowane są historie tego właśnie, jak doświadczałyśmy przemocy czy poniżenia w gabinetach ginekologicznych. To są niby bardzo różne przykłady, ale łączy je to,
że to wszystko pokazuje, że zaczynamy mówić, zaczynamy ujawniać przemoc i wtedy myślę, że zaczynamy odsłaniać to, że to jest niestety nasze wspólne doświadczenie, że bardzo wiele z nas tego doświadczyło w bardzo różnych sferach życia. I teraz to jest na plus, tak? To, że my zaczynamy o tym mówić. Ale jest jeszcze druga strona tego medalu, to znaczy jak reaguje na to społeczeństwo. I myślę, że tutaj zaczynają się kolejne schody. I przypominam sobie na przykład, jak całkiem niedawno Wysokie Obcasy opublikowały fragment książki z wypowiedzią Margaret. I w nagłówku była ta informacja. Ona nie mówiła o tym akurat dużo, ale rzeczywiście ujawniła to, że została zgwałcona w wieku 10 lat. Jak sobie teraz wejdziesz do internetu, wejdziesz na Facebooka czy na Instagram i popatrzysz na komentarze pod tymi artykułami, to jest festiwal obelg. Tylko, że nie pod adresem sprawcy przemocy, tylko pod adresem osoby, która przemoc ujawniła. Że sobie to wymyśliła, że sobie nagle przypomniała po tylu latach, no to pewnie będzie chciała kasę. A może jej się w ogóle wydawało? A czemu dopiero teraz zaczęła o tym mówić? A w ogóle kto by ją chciał? I tak dalej, i tak dalej. No generalnie szambo, bagno. I tak niestety dzieje się w bardzo wielu przypadkach, właśnie w momencie, kiedy zaczynamy ujawniać przemoc, że nam się coś wydawało, że przesadzamy, że no ale ciebie, serio? I tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że jest mnóstwo do zrobienia, zarówno w tej sferze, gdzie to my kobiety mówimy o naszych doświadczeniach, bo no na pewno jeszcze nie wszystkie jesteśmy gotowe o tym właśnie, żeby mówić o tym, że nie czujemy się bezpieczne, czy że już doświadczyłyśmy przemocy, albo że obawiamy się doświadczenia przemocy, ale z drugiej strony jest ogromna praca do wykonania właśnie jeśli chodzi o świadomość społeczną, chociażby właśnie w tej kwestii zaufania do ofiar. Jeżeli ktoś już się zdobył na to odwagę, żeby powiedzieć o tym, że doświadczył przemocy, to uszanujmy to i wykażmy się przynajmniej odrobiną empatii i schowajmy sobie po prostu tego rodzaju komentarze, jak te, o których mówiłam chwilę temu, po prostu w kieszeń, bo one są nie na miejscu, prowadzą do wtórnej wiktymizacji, są potwornie, potwornie krzywdzące i krzywdzą też te osoby, które może chciałyby o tym powiedzieć, ale w tym momencie po prostu czują, jakby im ktoś położył rękę na usta, czują się zakneblowane, boją się, że je również spotka po prostu taka reakcja. Także tak jak, no tak myślę, że trochę zarysowałam właśnie te dwa pola, gdzie no widzę, że jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale jednocześnie jestem o tyle optymistką, że widzę, że już pewne zmiany tutaj po prostu zachodzą. Powiem Ci szczerze, że wstrząsnęła mną ta druga część, o której powiedziałaś, czyli ta wtórna wiktymizacja i ten nasz lęk przed tym, że ktoś nas oceni za to, że nas ktoś skrzywdził. To jest, nie mieści mi się to w głowie, ale na chwilę bym została przy tej pierwszej kwestii, czyli że to, że my zaczynamy zabierać głos, to sprawia, że mam takie wrażenie, daj znać, czy to rzeczywiście tak wygląda, że inne osoby, które doświadczyły podobnych rzeczy, zdają sobie sprawę, że to była przemoc. Że nawet nie jest to tak, że my siedzimy i czekamy, aż ktoś nam da przyzwolenie, żeby ujawnić to, co nam się przytrafiło, tylko my często nie wiemy, że zadziała nam się krzywda i że to nie była nasza wina. Tak, znaczy masz tutaj bardzo dobrą intuicję. To rzeczywiście tak jest. Myślę, że to wynika i z tej kultury, w której jesteśmy wychowane, właśnie z procesu wychowania, z procesu socjalizacji, gdzie jesteśmy raczej uczone tego, żeby no, brać na klatę to, co nam rzeczywistość daje, żebyśmy były grzeczne, tak, uśmiechnięte. Żeby nie prowokować. Oczywiście nie prowokować, no podstawa, wiadomo. Żebyśmy znały swoje miejsce w szeregu, żebyśmy się tam za bardzo nie wychylały i tak dalej, i tak dalej. I czasami jest tak, że nawet jak doświadczymy tej przemocy, to na przykład to my się źle czujemy z tym doświadczeniem. No czujemy, że coś jest nie tak, ale właśnie nie potrafimy tego nazwać, nie umiemy o tym mówić, nie mamy narzędzi, nie mamy sposobu, żeby właśnie nazwać to doświadczenie, żeby powiedzieć, doświadczyłam przemocy, ten człowiek nie miał prawa mi tego zrobić i to nie jest moja wina. Tylko właśnie bardzo często spotykamy się też z czymś takim, że właśnie nawet jeśli już o tym powiemy, to ktoś nas o to obwinia, tak? Że te słynne, no a dlaczego wracałaś pijana z imprezy? A dlaczego szłaś w takiej krótkiej spódniczce? A czemu poszłaś biegać do parku, jak wiesz, że tam nie ma latarni? A czemu coś tam, coś tam, coś tam? Tylko, że my mamy prawo to wszystko robić. I to, jak byłyśmy ubrane, w jakim byłyśmy stanie, gdzie poszłyśmy biegać, to nie ma najmniejszego znaczenia. Bo zawsze przemocy winny jest wyłącznie sprawca, a nie ofiara. Nie można sprowokować
przemocy. Zresztą wydaje mi się, że 2 lata temu była taka akcja pokaz mody. Dziewczyny prezentowały ubrania, w jakich zostały zgwałcone. I to wcale nie były ubrania typu właśnie mini spódniczka, bikini czy coś takiego. To była piżama, to był wyciągnięty sweter, to był jakiś dres, w którym chodzimy po domu i sprzątamy. Także naprawdę to nie są żadne argumenty, to są wyłącznie stereotypy, które niestety są cały czas mocno utrwalone. Mhm. Ale też myślę, że za każdym razem, kiedy o tym mówimy, to gdzieś wywalamy jakąś cegłę w tym murze tych właśnie stereotypów, tej zmowy milczenia. Ale jestem ciekawa, skąd to się bierze, że my opowiadając swoją historię, próbując znaleźć jakieś zrozumienie po drugiej stronie, wielokrotnie właśnie słyszymy, że no ale po co tam pojechałaś? No ale jakby zobacz, jak ta sytuacja wyglądała. Przecież to było oczywiste, że to się może skończyć tak czy tak. Że nadal kolektywnie jako społeczeństwo w pierwszej chwili próbujemy prześwietlić ofiarę, żeby wytknąć jej, co ona mogła zrobić nie tak, że doprowadziła do takiej sytuacji. Czy to jest, wydaje ci się, jakiś polski case, czy to jest po prostu jeszcze ta... Nie chcę też tak bardzo generalizować, no ale niestety zwykle po stronie ofiary są kobiety, a po stronie oprawcy są mężczyźni. Więc czy to jest po prostu nadal ta zaburzona dynamika między kobietami a mężczyznami? To na pewno nie jest specyfika tylko w Polsce. To na 100%. I z całą pewnością przyczyną są oczywiście nierówności społeczne i ta hierarchia społeczna, hierarchia płci. I myślę, że ta sytuacja, o której powiedziałaś, że łatwiej jest prześwietlić ofiarę, wynika z tego, że ofiara w takiej sytuacji, kiedy doszło do przemocy, zajmuje po prostu niższą pozycję, zajmuje słabszą pozycję. I łatwiej jest nam stanąć po stronie oprawcy, czyli po stronie siły. Bo to jest dla nas bezpieczniejsze. Dokładnie tak. I dlatego jest właśnie na przemoc trudno zareagować, trudno jest nam wykazać się, no właśnie, chociażby minimum jakiejś empatii. Natomiast ja myślę, że takim otwieraniem się z naszymi doświadczeniami robimy już bardzo dużą robotę. Bo dzięki temu, nie mówię też o tym, że musimy mówić o tym publicznie, bo nie każdy jest na to gotowy, jasne. Nie można się do tego zmuszać, bo to są często bardzo trudne doświadczenia, bez względu na to, o jakim rodzaju przemocy mówimy. Ale myślę, że nawet jeżeli porozmawiamy o tym w jakimś własnym gronie koleżanek z pracy, znajomych, przyjaciółek, z siostrą, z mamą, w takim kobiecym gronie, to nagle okaże się, że my mamy wspólne doświadczenia. I to naprawdę może być też otwierające właśnie dla innych, które powiedzą, ja też tego doświadczyłam, a wiesz, a ja miałam podobną sytuację, no 3 lata temu to mi się zdarzyło coś takiego, też w tramwaju, czy też w barze, czy też w klubie. I naprawdę możemy, myślę, że w ten sposób też małymi kroczkami zmieniamy trochę rzeczywistość, bo jeżeli my się otworzymy, to pomagamy też, tworzymy taką bezpieczną przestrzeń dla innych do otworzenia się też ze swoimi doświadczeniami. Ja myślę, że to buduje też taką kolektywną siłę, tak właśnie taką opartą na tym wspólnotowym doświadczeniu. Też nie ma nic wstydliwego w tym, że nam się to przytrafiło. Oczywiście, i absolutnie. Chyba to poczucie takiego zażenowania i wstydu jest najsmutniejsze, że to nas blokuje przed tym, żeby się uwolnić trochę od tej traumy mniejszej czy większej, która jest związana z tą przemocą. Ale zapytałam się ciebie na początku, czy czujesz się bezpiecznie, bo sama niejednokrotnie miałam taką refleksję, będąc w różnych miejscach w świecie, po prostu kobietą, która idzie sama ulicą. I nawet ostatnio w Paryżu złapałam się na tym, że spacerując po niezbyt bezpiecznej dzielnicy, ale w środku dnia, w słońcu i tam było mnóstwo ludzi. No właśnie, już sam fakt, że to powiedziałam, tak? Że na szczęście poszłam tam w środku dnia, byli wokół mnie ludzie, czyli że nie zrobiłam niczego nierozważnego. I zaczęłam się zastanawiać, czy ja się dobrze ubrałam. Przed wyjściem upewniłam się, że nie mam na sobie sukienki i potem tak skanowałam otoczenie, że okej, dobra, mam koszulę, mam dżinsy, nie powinnam jakby za bardzo przykuwać uwagi i wtedy złapałam się na tym, mówię, Karo, czy to nie jest koszmarne, że ty musisz teraz o tym myśleć, że ty się musiałaś przygotować na to, żeby pójść na spacer, żeby czasem nie sprowokować właśnie znowu to słowo sytuacji niekomfortowej czy groźnej dla ciebie. Zrobiło mi się wtedy po prostu smutno, a potem się wściekłam, że tak nie powinno być. I zresztą podobną sytuację miałam, to też nie jest może coś, czym bym się chciała chwalić, bo
miałam przyjemność spotkać super kierowcę taksówki w Nowym Jorku i jestem świadoma tego, że ta sytuacja mogła się źle skończyć. Pan po prostu zaoferował, że może mnie zawieźć w jakiś tam punkt turystyczny, bo miałam jeszcze trochę czasu przed dojechaniem na lotnisko. I brzmi jak historia z filmu, bo wow, serio, w Nowym Jorku takie w ogóle odległe, drogie miasto, wszyscy są niemili, wszyscy pracują, a ten pan ci powiedział, że on cię powozi po miłych miejscach i cię potem zawiezie na lotnisko. Tak, świetnie. Tylko, że ja przez cały ten czas miałam tętno 300 i zastanawiałam się, czy ten pan rzeczywiście mnie tam zawiezie, czy ten pan mnie po prostu gdzieś wywiezie albo zrobi mi krzywdę. Cały czas byłam na mapce, byłam mega zestresowana i dojeżdżając na lotnisko popłakałam się i podziękowałam mu za to, że mnie nie zabił, w cudzysłowie. On zupełnie nie wiedział, o co mi chodzi, to też piękna ignorancja. Ja mówię, stary, jakby 50% szans, że fajnie, 50% szans, że ja nie wrócę, nigdy na to lotnisko nie dojadę. Jakby, czy ty nie wiesz, jak strasznie ciężko jest być kobietą w tym świecie, która chciałaby być samodzielna i czuć się wolna? I to też był dla mnie właśnie taki moment, kiedy stwierdziłam, nie, no to musi się skończyć. My musimy zacząć czuć się bezpieczniej, bo to jest tak, nie wiem, niesprawiedliwe, bolesne, ciężkie. Więc kiedy zaczęłam o tym mówić, mnóstwo moich znajomych tak samo zaczęło przyznawać, że ja też się tak czułam i chcemy, żeby to się zmieniło. Tylko pytanie, raz, że dajemy komfort oczywiście otoczeniu i sprawiamy, że inne osoby zaczynają zabierać głos, to jest super, ale czy to, że zabieramy głos, rzeczywiście zmienia społeczne nastawienie do tego typu przemocy, czy do tego typu sytuacji? Czy system też reaguje? To znaczy, ja myślę, że podzielenie się doświadczeniem jest właśnie o tyle ważne, że doświadczenie może być wspólne. I to właśnie to tworzy tę wspólnotę. Poza tym myślę, że powiedzenie publicznie o swoim doświadczeniu powoduje, że społeczeństwo no już nie może tego ignorować. Musi się do tego jakoś ustosunkować. Niestety bardzo często ustosunkowuje się do tego źle. Mhm. Właśnie obwiniając ofiarę i tak dalej, to wszystko, o czym przed chwilą mówiłyśmy. I myślę, że tutaj no właśnie wchodzimy w ten moment, że widzimy, że jest potrzeba po prostu edukacji. Że potrzebujemy też mówić o tym, jak należy reagować na przemoc, jak należy reagować na to, kiedy ktoś mówi, że doświadczył przemocy, jak my możemy tę osobę wesprzeć, bo to nie jest tak, że my nic nie możemy zrobić. My naprawdę mamy ogromny potencjał i ogromną siłę i możemy zrobić mnóstwo rzeczy, żeby takiej osobie pomóc, czy to w danej sytuacji, kiedy coś się dzieje, czy żeby tę osobę wesprzeć później, jeżeli ona właśnie podzieli się z nami tym swoim doświadczeniem. Także myślę, że no, dzielenie się doświadczeniami jakby to jest jedno, tak? Ale też nie możemy dopuszczać do takiej sytuacji, że te osoby potem zostają same, nie wiem, na przykład z tym internetowym hejtem, który się na nie wylewa, bo ludzie cały czas po prostu nie wiedzą, żyją w tym świecie tych stereotypów, tych fałszywych przekonań i nie wiedzą po prostu jak na to zareagować. Ja też myślę, że to się faktycznie powoli zaczyna zmieniać, ale my w Centrum Praw Kobiet no, cały czas widzimy jakby, że tutaj jest no, ogromne pole jeszcze właśnie do wykonania ogromnej pracy właśnie takiej edukacyjnej. No właśnie, bo to jest trochę tak, że edukacja jest konieczna, a ignorancja jest problemem, bo niektórzy mogą powiedzieć, że mówię tak, dlatego że nie wiedziałem, że teraz należy używać takich, a nie innych stwierdzeń, albo że należy tak zareagować. A ja wtedy myślę sobie, no dobra, ale jako, że jesteś obywatelem w XXI wieku w takim, a nie innym kraju, to twoim obowiązkiem jest nie być ignorantem i dowiedzieć się właśnie, jak na 2022 trzeba się zachować w takiej sytuacji, bo pewne przekonania, no właśnie, są już przedawnione. I nie wiem, czy ty też dostrzegasz trochę taką różnicę, jakąś taką zmianę świadomości pokoleniową, że pewne rzeczy, które można było powiedzieć, albo które mówią osoby, troszkę pogeneralizuję, powiedzmy po 30, po 40 i wzwyż, teraz w jakiejś takiej rozmowie młodych pokoleń 20-latków już byłyby absolutnie niedopuszczalne i właśnie różne żarty, różne komentarze, które kiedyś były uważane za normalne jeszcze, nie wiem, nawet 10 lat temu czy 20 lat temu, w tym momencie już ci młodzi dorastający, którzy zaczną być tymi osobami decydującymi o zmianach systemowych, mówią stop, jakby tak już nie można, że mamy już inne czasy. Uważam, że to jest, nie wiem, napawa mnie to nadzieją, mimo że temat jest dosyć smutny i poważny, że po prostu te osoby z tymi przestarzałymi poglądami no już przestaną być adekwatne dla młodych. Tak, też mi się wydaje, że to jest w jakiejś tam mierze kwestia pokoleniowa.
też nie generalizowałabym tutaj jakoś tak bardzo, bo też no nie wiem, czy to jest na przykład właśnie 90% młodych ludzi, czy może Jasne. Jest to, nie wiem jaki to jest odsetek, ale z całą pewnością tak jest. Mam chociażby w swoim otoczeniu dwie koleżanki, które mają nastoletnie córki, które też widzę, że mają już zupełnie inne podejście, na przykład do kwestii orientacji seksualnej, do kwestii praw osób LGBT, i dla nich to, że dziewczyna chce się spotykać z dziewczyną, jest rzeczą absolutnie normalną. Po prostu jedną z opcji. Tak samo dobrą, jak to, że dziewczyna chce się spotykać z chłopakiem. I nie ma w tym po prostu absolutnie nic właśnie dziwnego. To nie jest w ogóle temat, o którym się gada. No chcesz się spotykać z Kasią, a nie z Tomkiem? Super, twój wybór. Koniec. Więc też, też mam tutaj podobną intuicję jak ty i też tutaj jakby też mam taką nadzieję, że to jest w jakiejś przynajmniej mierze kwestia pokoleniowa i że te właśnie szkodliwe różne stereotypy, te takie utrwalające, te patriarchalne struktury, te legitymizujące tę przemoc właśnie wobec kobiet, czy też wobec osób LGBT, że po prostu to prędzej czy później odejdzie w niebyt. Powiedziałaś o tym, że dzielenie się doświadczeniami to jest jedna kwestia, ale z drugiej strony mamy też to, jak my jako społeczeństwo lub jako pojedyncze jednostki reagujemy na to, że komuś się dzieje krzywda lub że ktoś oznajmił, że zadziała mu się krzywda. I zanim porozmawiamy o tym właśnie, jaka jest nasza rola jako osób, które są świadkami, świadkiniami różnego rodzaju aktów przemocy, to myślę, że fajnie byłoby w ogóle zdefiniować te akty przemocy. Mówimy o tym bardzo ogólnie, tak, że tutaj komuś się mogło przytrafić to, ktoś czuje się niebezpiecznie, ale w sytuacji, w której my możemy zareagować, zazwyczaj są przypadki przemocy w przestrzeni publicznej. Więc czym jest przemoc w przestrzeni publicznej, a konkretnie molestowanie w przestrzeni publicznej? Molestowanie w przestrzeni publicznej to są wszystkie niechciane i niepożądane działania wymierzone w nas przez inną osobę dotyczące sfery naszej wolności seksualnej. To tak definicyjnie, podręcznikowo, a teraz w praktyce. To mogą być najróżniejsze zachowania. Od werbalnych przez niewerbalne po takie działania stricte fizyczne, które chyba są takie najprostsze jakby do rozpoznania. Tak? Mhm. Że jeżeli ktoś nas zaczyna, no właśnie nie wiem, obmacywać, złapie nas za tyłek, za biust, za ramię, obejmie nas, będzie próbował nas pocałować i tak dalej, no to są takie właśnie przez to, że to są fizyczne naruszenia tej naszej przestrzeni, myślę, że są łatwe do zdiagnozowania, tak. że tutaj dzieje się krzywda. Tak, dzieje się krzywda, tu się zadziało coś nie okej. Takimi może trochę mniej oczywistymi są te sytuacje właśnie werbalne i niewerbalne, takie jak, nie wiem, jakieś cmokanie, oblizywanie się, komentarze dotyczące, nie wiem, naszego wyglądu, niechciane komentarze, propozycje seksualne, żarty, nagabywanie, żebyśmy dały komuś swój adres, swój numer telefonu, natrętne pytania o nasze życie seksualne, ale też takie działania, które no właśnie nie są ani dotykiem, ani to też nie jest jakieś działanie werbalne, czyli no nie wiem, na przykład takie ostentacyjne oblizywanie się, wgapianie się w nas, patrzenie nam w dekolt. Robienie nam zdjęcia, absolutnie tak. Bez naszej zgody, bez zapytania nas o to, czy sobie tego życzymy. Obnażanie się, zagradzanie nam drogi, kiedy, nie wiem, chcemy wstać z miejsca w autobusie albo chcemy wyjść z pociągu. Stalking. No ja tutaj jakby podam też bardzo, bardzo, bardzo różne te przykłady. To nie jest katalog zamknięty, tak bym powiedziała. Czyli to są różne przykłady tego samego zjawiska, jakim jest molestowanie seksualne w tej sferze publicznej, ale być może komuś przydarzyło się coś podobnego, czego ja teraz nie wymieniłam, i to też mogło być molestowanie. Tak, to chciałabym tutaj zostawić to takie otwarte, żeby też ktoś sobie nie pomyślał, że a no to może ta sytuacja to jednak nie było. Jeżeli też myślę, że bardzo ważnym miernikiem tego, czy to było molestowanie, czy nie, jest to, jak my się czujemy z tą sytuacją. Właśnie chciałam powiedzieć, że jeżeli mamy ten dyskomfort i poczucie przekroczenia tej naszej granicy, dokładnie, jakiejś sfery prywatnej, to już jest wystarczająco, żeby uznać to za akt przemocy. Tak, dokładnie tak. I
Powiedziałabym tutaj może jeszcze tak trochę uprzedzając, bo mogą się potem po naszej rozmowie pojawić jakieś, nie wiem, pytania czy komentarze, które bardzo często się pojawiają, kiedy właśnie mówimy o przemocy seksualnej. No to co, to czy nie można teraz już do nikogo zagadać, nie można flirtować, nie można kogoś spróbować poderwać? Jak najbardziej można, tylko że jest granica pomiędzy flirtem a molestowaniem. Flirtowanie jest okej. Ale molestowanie nie jest okej. I w momencie, jeżeli chcemy... myślę, że sytuacja flirtu jest sytuacją, w której szanujemy podmiotowość tej drugiej osoby, tak? To znaczy nie chcemy jej do niczego zmuszać, nie chcemy jej postawić w jakiejś niekomfortowej sytuacji, ale w momencie, jeżeli flirt na przykład staje się natrętny, uciążliwy, kiedy... osoba, która go rozpoczęła, nie przyjmuje odmowy, nie szanuje granic, które my wyznaczamy, no to w tym momencie to jest ten moment, kiedy flirt zmienia się w molestowanie, kiedy te nasze granice zostają przekroczone, no a ten molestator po prostu nie chce odpuścić. Może troszkę dla rozluźnienia tego wątku podam taki przykład, który teraz przyszedł mi do głowy. Mieszkałam przez krótki czas w swoim życiu na studiach w Hiszpanii. I Hiszpanie są bardzo dotykowi. Ja wtedy w ogóle odkryłam, że my Polacy jesteśmy bardzo wycofani, a kiedyś miałam inne zdanie, natomiast w kontraście z południowymi kulturami jest tutaj spora przepaść. I mam taką sytuację, gdzie mój kolega z klasy objął mnie na stołówce, żeby, nie wiem, zamówić bułkę. Ja byłam przerażona. Ja po prostu cała zesztywniałam i zapytałam mojej koleżanki, jakby, jakie są jego intencje, bo on tak się dzisiaj zachował. No ona to wyśmiała i powiedziała do mnie: Karol, ale my tak mamy, zobacz, tutaj się wszyscy cały czas obejmują i taka jest nasza kultura. Więc myślę, że też dobrze jest złapać ten kontekst kulturowy, ale jednocześnie powiedzieć wprost, że nie czuliśmy się z czymś komfortowo. I ja powiedziałam to temu koledze, że strasznie dziwnie się poczułam na tej stołówce, że jestem zupełnie nieprzyzwyczajona, żeby ktoś obejmował, kogo praktycznie nie znam. A on powiedział: tak, poczułem to, dlatego od razu się odsunąłem i jakby nie kontynuowałem tego, ale ja mówię: słuchaj, teraz już wiem, że wy tak macie, jakby możemy się obejmować, że wiem, jakie są intencje. Więc to też myślę, że jest przestrzeń na to, żeby nawet poflirtować w sposób, który tej osobie nie leży, ale kiedy ta osoba nam tylko da sygnał, że słuchaj, jakby wstrzymaj się, to można powiedzieć: a, przepraszam, dobra, to było nie na miejscu, i wrócić na jakiś tam neutralny grunt. Więc dla osób, tak jak powiedziałaś, które się obawiają, że teraz nie można nawiązywać znajomości i wszystko może być odebrane jako akt przemocy, no nie, jest to wzajemność. Jakby wyczujesz, czy druga osoba w to idzie, czy jej się to nie podoba. I myślę, że da się nadal żyć w dzisiejszych czasach w sposób jakbyś wyluzowany, otwarty i towarzyski. Nie chodzi o to, żeby teraz się wszystkich bać i na wszystkich jakoś jeżyć, tak? Tak, oczywiście, że tak. Ta kwestia zgody jest tutaj właśnie kluczowa. Tego, czy mamy tę zgodę drugiej osoby, tak, na kontynuowanie tego flirtu, czy właśnie ta osoba mówi nam w pewnym momencie stop. I to też nie znaczy, że to jest dla nas, nie wiem, jakieś obraźliwe, że ta osoba, nie wiem, chce nam zrobić krzywdę czy coś. No ona po prostu w tym momencie nie ma ochoty kontynuować z nami tej relacji w taki sposób i to świadczy tylko o tym. Koniec. To w ogóle nie jest o tobie, to nie jest do ciebie. A mam takie trochę wrażenie, że mężczyźni często są wychowywani jednak w takim kulcie trochę takiego, że oni muszą zdobyć. Tak. Albo, że jak dziewczyna mówi, że nie, to ona się tylko tak droczy. To znaczy, że trzeba jeszcze bardziej napierać wtedy. Nie. Jakby to kwestia jest naprawdę bardzo prosta. Jak ktoś mówi nie, to znaczy nie. I koniec. I możemy wprowadzić jeszcze drugą, równie prostą zasadę, że tylko tak oznacza zgodę. Wydaje się to dosyć łopatologiczne. Myślę, że każdy... Staram się to powiedzieć tak prosto, jak się da. Tak. Ale w sytuacji, w której mówimy nie, albo ktoś mówi nie i to nie spotyka się z odpowiednią reakcją, tutaj właśnie wchodzi do gry otoczenie. Czyli my jako świadkowie lub my będący ofiarami, i jeżeli wokół nas są inni ludzie, to jest ta przestrzeń, gdzie właśnie otoczenie może zadziałać w sposób wspierający. Co to oznacza? Jak można reagować i właśnie skąd wiedzieć, że ktoś potrzebuje pomocy? To znaczy myślę, że warto po prostu się czasem rozejrzeć wokół siebie, ale też być otwartym, bo może się tak zdarzyć, że ktoś do nas po prostu podejdzie i poprosi tak o jakieś wsparcie,
albo może zagra jakąś sytuację, typu, nie wiem, będzie udawało, że to jest nasza dawna znajoma. Mhm. Kontynuujmy po prostu taką rozmowę, bo może właśnie ta osoba na przykład przed kimś ucieka. To jest, no może taki trochę abstrakcyjny przykład, który teraz wymyśliłam, natomiast ta reakcja nas jako społeczeństwa jest szalenie ważna, a niestety bardzo często jest tak, że my nie wiemy, jak zareagować. Mhm. To zresztą pokazują badania, które wykonał w zeszłym roku, w 2021 roku Ipsos na zlecenie L'Oréal Polska, z którego wynika przede wszystkim, że przede wszystkim aż 84% kobiet doświadczyło molestowania. To jest więcej niż 8 na 10 kobiet. To jest liczba absolutnie przerażająca. Zatrzymam się przy tym jeszcze na sekundę dłużej. Jak to badanie przebiegało? Mhm. To znaczy kobiety, które były badane, najpierw stawiono im właśnie pytanie, czy doświadczyłaś molestowania. I wtedy odpowiedź twierdzącą dało 41% kobiet. Ale później badanie przebiegało w taki sposób, że kobiety były pytane, czy doświadczyłaś takiej sytuacji, takiej sytuacji, tak. takiej sytuacji. I na tej podstawie widać, że 84% kobiet doświadczyło właśnie różnych sytuacji molestowania. Nieświadome, że było to molestowanie. One tego po prostu w taki sposób nie nazywały, gdzie w rzeczywistości było to molestowanie. Także myślę, że to też pokazuje, jak ogromna tutaj jest też praca do wykonania, tak? Żeby nazywać różne sytuacje właśnie molestowaniem. Nie bójmy się tego słowa, no po prostu takie sytuacje mają miejsce i mówmy o tym, nazywajmy to w taki sposób, bo naprawdę jest to szalenie powszechne doświadczenie. Doświadczyło tego 84% z nas. To jest ogromna i przerażająca liczba. Ale pytałaś o świadku, świadkinie, o otoczenie w takich sytuacjach. Niestety tylko 31% kobiet, które doświadczyły molestowania w miejscu publicznym, odpowiedziały w tym badaniu, że ktoś zareagował. Mhm. Czyli reakcja kogoś z otoczenia nastąpiła raptem w 1 na 3 przypadki. Czyli jest to dosyć mało. Niestety, a jednocześnie większość badanych podkreśla, że oczekiwałoby takiej reakcji, że wierzą w to, że czyjaś reakcja poprawiłaby ich sytuację, czyli że oczekują tego wsparcia, oczekują od nas tej pomocy. I no właśnie, mówiłam o tym, że reaguje bardzo mało osób. To samo badanie Ipsos dla L'Oréal pokazało, że aż 86% osób nie wie po prostu, jak się w takiej sytuacji zachować. I to jest najczęstsza przyczyna, dla której nie reagujemy w momencie, kiedy nawet, no właśnie, widzimy jakąś totalnie oczywistą sytuację, którą kwalifikujemy jako molestowanie w miejscu publicznym. No i właśnie po to jest ta kampania Stand Up Razem przeciwko molestowaniu w miejscach publicznych. Po to, żeby nie tylko mówić o tych przerażających statystykach i uświadomić, jak ogromna jest skala tego problemu, ale też właśnie po to, żeby powiedzieć, że jeżeli widzimy, to reagujmy, bo możemy i chcemy też naszymi szkoleniami uczyć, jak to robić, bo naprawdę można zareagować w sposób, który będzie dla nas bezpieczny, który da realne wsparcie osobie, która doświadczyła takiego molestowania, a jednocześnie możemy ją wyrwać z tej sytuacji. Możemy tę sytuację po prostu przerwać i tej osobie pomóc, tak? Czyli zrobić to, czego ta osoba będąca w tej sytuacji, no opresji, od nas oczekuje i naprawdę to nie są dla nas jakieś duże koszty. My się tutaj nie narażamy na żadne niebezpieczeństwo. No właśnie to jest interesujące, że my mamy jakiś taki paraliż w sobie i tak jak powiedziałaś, on wynika częściowo no, z niewiedzy, braku narzędzi, o czym zaraz pogadamy i wierzę w to, że my te narzędzie wszyscy posiadamy, tylko nie jesteśmy tego świadomi. Dwa, mam wrażenie, że też ze strachu, że nam się coś stanie, że to jest jakiś taki brak poczucia bezpieczeństwa, ale jeszcze przyszła mi do głowy taka trzecia rzecz, która może, nie wiem, czy to jest kwestia polska, czy to jest bardziej powszechne, że jednak chyba istnieje takie przekonanie, że to nie nasza sprawa. Że u nas wiele rzeczy się zakopuje pod dywan, wiele rzeczy zostaje w rodzinie i to są no, strasznie smutne te teksty, mam wrażenie. I kiedy komuś dzieje się krzywda, my stwierdzamy, dobra, nie wtrącam się, ta osoba sobie poradzi, nie czujemy takiej wspólnej społecznej odpowiedzialności za to, że to jest też drugi człowiek i nie powinno być między nami tych barier, tylko ktoś potrzebuje pomocy i tak w ogóle, to mamy obowiązek udzielić pomocy, kiedy komuś dzieje się krzywda, więc teraz już wiemy, że takie zachowania są krzywdą i co za tym idzie, wiemy, że my jesteśmy w obowiązku
tak naprawdę, żeby komuś pomóc, ale do edukacji i do narzędzi. Co my możemy zrobić? Bo to z tego, co ja wiem, są proste rzeczy, które mogą zdziałać bardzo, bardzo dużo. Tak. Tak jak mówiłam, uważam i to jest jakby fundament całej tej naszej kampanii. Mamy duży potencjał i mamy siłę. W sobie mamy takie zasoby, których możemy w bardzo prosty sposób użyć, żeby takie sytuacje przerwać, żeby w takiej sytuacji zareagować, tak jak mówiłam, w sposób bardzo bezpieczny, ale też realnie wspierający. I opieramy się na metodologii 5D. To jest metodologia opracowana przez taką międzynarodową organizację zajmującą się zwalczaniem właśnie przemocy seksualnej, między innymi w miejscach publicznych, Right to Be. I opierając się na tej metodologii, uczymy takich 5 podstawowych metod, 5 podstawowych narzędzi, które po prostu dajemy ludziom do ręki po to, żeby właśnie wiedzieli, jak na przyszłość w takiej sytuacji móc zareagować. Metodologia 5D, dlatego że właśnie każda z tych czynności zaczyna się od litery D. Pierwsze to jest dekoncentruj. To jest takie działanie, które może od nas wymagać odrobiny kreatywności, ale takiej na bardzo podstawowym poziomie. Tak. To znaczy chodzi o to, żebyśmy weszli pomiędzy osobę molestującą i osobę molestowaną. Na przykład szarpnęło nas w autobusie, wpadliśmy na kogoś. Albo pytamy o godzinę. Pytamy o godzinę, upuszczamy klucze, upadła nam torebka, przepraszam, czy może pan mi to podać? I w tym momencie odwracamy uwagę... Odwracamy uwagę osoby, która molestuje, od osoby molestowanej, dając jej na przykład szansę czy czas na to, żeby ona zmieniła miejsce, żeby gdzieś tam dalej odeszła. I naprawdę tutaj ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia w tym, jaką metodę tutaj tej dekoncentracji wybierzemy. I to jest metoda bezpieczna, o tyle, że my tak naprawdę nie wchodzimy tutaj w żadną taką bezpośrednią interakcję. Nie mówimy o tym, że właśnie tutaj doszło do molestowania, ja się na to nie zgadzam. To jest inny rodzaj reakcji. Tylko, no właśnie, wykonujemy tak, to jest, markujemy jakieś działanie. Po to, żeby wejść pomiędzy te dwie osoby i je od siebie odseparować. To jest pierwsze D, czyli dekoncentruj. Drugie D to jest dołącz innych. Jeżeli z jakichś powodów same nie czujemy się bezpieczni, bezpieczne w danej sytuacji, albo jesteśmy w takich warunkach, że możemy poprosić kogoś o pomoc, kogoś, kto na przykład w danej sytuacji ma jakąś wyższą pozycję, jest jakimś autorytetem, to możemy dołączyć właśnie kogoś i poprosić o reakcję. Możemy poprosić kierowcę autobusu, możemy poprosić ochroniarza, możemy, jeżeli sytuacja ma miejsce, nie wiem, w szkole czy na uczelni, możemy pójść do wykładowcy, do dyrektora, do dziekana, i powiedzieć, że tutaj taka sytuacja miała miejsce. Jeżeli jesteśmy w klubie czy w restauracji, możemy porozmawiać z kierownikiem, z kierowniczką, z menadżerem, menadżerką i tak dalej, i tak dalej. To znaczy prosimy po prostu kogoś o reakcję. Ja wymieniłam tutaj właśnie te osoby, które mają właśnie, tak jak powiedziałam, jakiś autorytet, ale to mogą być też inni świadkowie, jeżeli z jakiegoś powodu, no nie wiem, my się nie czujemy na siłach, czy nie czujemy się bezpiecznie, żeby podjąć jakąś bezpośrednią reakcję. To też jest okej, to nie świadczy o słabości, tylko Dokładnie. Możemy po prostu czuć się zagrożeni w danej sytuacji. Tak, i tyle. I możemy poprosić kogoś innego, żeby ta inna osoba podjęła jakąś reakcję. I to też jest jak najbardziej okej, to też może pomóc tej osobie, która w tej chwili doświadcza molestowania. Trzecie D to jest dokumentuj. Praktycznie wszyscy mamy w tym momencie smartfony i wystarczy z niego skorzystać. Możecie zrobić albo zdjęcie, albo nagrać filmik. Bardzo ważne jest to, tak, który uwieczni tę sytuację molestowania. Ważne jest to, żeby na tym filmiku znaleźć jakiś element charakterystyczny. Numer linii autobusu, nazwa ulicy, przy której akurat jesteśmy, czy coś w tym stylu, jakiś charakterystyczny punkt. Jeżeli to byłby później dowód w sprawie, no to faktycznie on będzie bardzo wartościowy, bo pokaże kiedy, gdzie ta sytuacja miała miejsce. Co jest ważne, to, żebyśmy nigdy, przenigdy bez zgody ofiary nie publikowali takiego nagrania, bo możemy jej tylko wyrządzić gorszą krzywdę. Czwarte D
to jest dojść do głosu. I to jest taka forma bardziej bezpośredniej reakcji. Przy czym też możemy to zrobić w sposób bezpieczny, no bo nasze bezpieczeństwo jest tutaj równie ważne. Ta sytuacja polega na tym, że po prostu ten rodzaj działania polega na tym, że wchodzimy pomiędzy osobę molestującą i osobę molestowaną i nazywamy rzecz po imieniu. To znaczy możemy powiedzieć, słuchaj, ona sobie nie życzy tego, żebyś cały czas ją nagabywał, daj jej po prostu spokój. I tyle. Nie wchodźmy w dyskusję, nie rozwlekajmy się, niech nasz komunikat będzie bardzo prosty, który nazwie rzecz po imieniu, pokaże naszą niezgodę na to, ale jednocześnie postarajmy się tutaj nie używać jakichś takich słów, które będą bardzo nacechowane emocjonalnie. Nie prowokować, nie wyzywajmy, kłótni, żeby, bójki bezsensowne. Dokładnie, żeby ta agresja nie została też skierowana na nas. Po prostu pokażmy granice, tak? Bo my jako świadkowie też mamy swoje granice i my też możemy powiedzieć, że my się nie zgadzamy na to, co ty robisz jej. I przy czym, tak jak mówię, to jest taka bardziej bezpośrednia metoda działania. Natomiast, tak jak mówię, te metody są bardzo różne i każdy z nas może wybrać taką, która będzie odpowiednia, czy to do danej sytuacji, czy do tego, jak się chociażby danego dnia czujemy. I przechodzę do piątego D, to jest daj wsparcie, które bardzo ładnie łączy nam się z trzecim D, czyli dokumentuj. Jeżeli nie podejmiemy żadnego takiego bardziej bezpośredniego działania, to możemy po prostu podejść do takiej osoby w momencie, kiedy ona na przykład, nie wiem, już wysiądzie z autobusu czy z pociągu, czy już ten molestator gdzieś się oddali. Możemy do tej osoby po prostu podejść i powiedzieć, że widzieliśmy, co się stało, że na przykład mamy nagranie, które możemy przekazać tylko tej osobie, jeśli ona by tego chciała. Możemy zostawić na siebie jakiś namiar, ale przede wszystkim powinnyśmy zapytać, jak ta osoba się w tym momencie czuje i czego od nas potrzebuje. Czy możemy jej po prostu w tej chwili jakoś pomóc? Może możemy wezwać jej taksówkę, może możemy ją gdzieś podprowadzić. Przy czym też, tak jak mówię, bardzo ważne jest to, bo mamy do czynienia z osobą, której granice przed chwilą zostały naruszone. Więc jeżeli ta osoba powie, nie, dzięki, chcę zostać sama, to absolutnie to szanujemy. Właśnie po to, żebyśmy to znowu my nie przekroczyli tej granicy. Natomiast myślę, że to jest coś, co raczej zostanie odebrane pozytywnie, no bo właśnie zachowujemy się zupełnie inaczej, tak, kreujemy zupełnie inną sytuację niż ta, która przed chwilą miała miejsce. Czyli to jest to piąte D. Daj wsparcie po. W ogóle powiem Ci, że za każdym razem, kiedy nie mówię tylko o sytuacjach przemocy będącej molestowaniem w przestrzeni publicznej, bo myślę, że to są o wiele poważniejsze przypadki, ale za każdym razem, kiedy widzę, że ktoś komuś na ulicy czy w transporcie publicznym w jakiś dowolny sposób pomaga i wyciąga rękę, czy to będzie wniesienie wózka, czy przytrzymanie drzwi, czy komuś coś upadnie, to pokazuje, że no ludzie jednak mają w sobie ten instynkt, mają w sobie tę empatię, tylko potrzebujemy takiego, nie wiem, ośmielenia, pokazania, że to jest fajne, to jest dobre, to jest cool, że pomożesz, że już to się zmienia, że właśnie nie każdy zajmuje się sobą, tylko otwórzmy się na drugiego człowieka i wydaje mi się, że nasze społeczeństwo jest na to gotowe. To jest po prostu niesamowicie miłe, kiedy widzisz, że obcy człowiek chciałby zadbać o twój komfort. Tak, widzisz, sama to bardzo fajnie nazwałaś, to jest po prostu miłe. I więc myślę, że to jest właśnie kwestia trochę takiej społecznej odpowiedzialności, wzbudzenia w sobie odrobiny empatii, takiego otwarcia się właśnie na to, co się dzieje wokół nas. Bo naprawdę drzemie w nas ogromny potencjał i myślę, że to, że w tej kampanii mówimy o tym, jak reagować i też można przejść całe szkolenie, które właśnie uczy w szczegółach tych wszystkich metod, o których przed chwilą mówiłam. Jestem po takim szkoleniu. To zaraz może powiesz też, jak to było, bo ja też jestem i dla mnie to było w ogóle super doświadczenie. I właśnie, a właśnie, a może teraz o tym powiem, że we mnie na przykład to szkolenie obudziło, było takie empowermentowe. To znaczy ja poczułam, że ja rzeczywiście mogę coś zrobić. Że to nie jest tak, że ja będę po prostu patrzeć i będę przerażona i będę sobie myślała, kurczę, co ja w ogóle mam zrobić? Jak ja się powinnam zachować? Bo ja już wiem, jak ja się mam zachować. I to, że te metody są tak proste,
myślę, że to też bardzo ułatwia ich przyswajanie i później ich stosowanie, bo naprawdę to wszystko jest w naszym zasięgu, totalnie. No a jakie są twoje wrażenia? Tak odpowiadając na to, co ty mówisz, ja złapałam się na tym, że wielokrotnie, kiedy była sytuacja wokół mnie, gdzie czułam, że mogłabym coś powiedzieć, nie mówię, że tutaj chodziło o przykłady molestowania, ale jakieś tam sytuacje po prostu właśnie w tramwaju, ja często czułam taki paraliż. I zastanawiam się, z czego to wynika, czy po prostu właśnie jako młoda kobieta miałam wrażenie, że nie mam siły przebicia, nie mam głosu, nikt mnie nie wysłucha. Może na jakimś takim nieuświadomionym poziomie to było to. A może myślałam, że to wtedy sytuacja odwróci się przeciwko mnie i dostrzegam to, że jest u nas właśnie no niestety bardzo małe zaufanie społeczne. I to, co we mnie obudziło to szkolenie, to było to poczucie, że my naprawdę powinniśmy się otworzyć na ludzi w Polsce, że jesteśmy strasznie zamkniętym krajem, że my mijając kogoś na ulicy nie uśmiechniemy się, nie powiemy cześć do sąsiada, no wiadomo, no może podaję takie po prostu bajkowe, filmowe przykłady, ale to też są pewne różnice kulturowe, także kiedy mieszkasz całe życie na jednej ulicy domków jednorodzinnych i nigdy nie porozmawiałeś z sąsiadem, tak? Nie mówię o przyniesieniu ciasta i przyjściu na kawę, ale my jakoś tak jesteśmy tacy strasznie dzicy. Zawsze się śmiałam, że jak byłam mała, to babcia mówiła na mnie, że straszny z ciebie dzikus, bo się nie chcesz kolegować z innymi dziewczynkami tam na podwórku. Ale u nas brakuje trochę takiej śmiałości, otwarcia, ciekawości drugiego człowieka i tej chęci pomocy drugiemu człowiekowi, a za każdym razem, kiedy, no nie wiem, myślę, że każdy z nas ma może chociaż jedną taką sytuację właśnie, że podnieśliśmy komuś rękawiczkę na ziemi, albo pomogliśmy starszej pani coś, nie wiem, sięgnąć w sklepie. To jest takie dobre uczucie też dla nas, jako tych osób dających pomoc, że my też się czujemy lepiej ze sobą, że może też można to tak odwrócić, że nie tylko wnosimy coś dobrego do cudzego życia, ale potem sami czujemy się lepszymi ludźmi, więc wszyscy zwyciężają w sumie w takiej kooperacji. Tak, to jest totalnie, to są sytuacje absolutnie win-win. Ja myślę, że, absolutnie zgadzam się z tym, co powiedziałaś. Dodałabym tylko to, że no właśnie my nie jesteśmy po prostu uczeni, a nie uczone tego, jak w takich sytuacjach się w ogóle zachować. I tego, że, no, że to jest po prostu okej, żeby do kogoś właśnie wyciągnąć rękę i pomóc, no właśnie w jakiś totalnie prosty sposób. Też miałam ostatnio dokładnie, wiesz, taką sytuację w sklepie, że pani przed mną płaciła za zakupy, ja byłam tuż za nią, ona już odeszła z tym swoim wózkiem i widzę, że zostawiła dwie torebki budyniu. No i wzięłam to po prostu, podeszłam do niej, co, jaka ona była szczęśliwa, dziękuję pani bardzo, przecież to mnie w ogóle nic nie kosztuje, nic. To jest po prostu takie nic. I tak samo w momencie, jeżeli jesteśmy, no właśnie, nie wiem, w komunikacji miejskiej i widzimy, że ktoś jest molestowany, wyjąć ten telefon i zrobić to nagranie i potem podejść do tej osoby i powiedzieć, słuchaj, widziałam, co się stało, mogę ci to wysłać. Przecież to też nas absolutnie nic nie kosztuje. Ja myślę, że prostota tych rozwiązań jest naprawdę kluczem i trzeba sobie po prostu tylko uświadomić, że my naprawdę możemy. Po prostu możemy. Tak, i właśnie przełamać to takie onieśmielenie i taki strach przed kompromitacją, bo to jest wymyślone, to nie istnieje, nic nam nie grozi. Jesteśmy w tym autobusie, jest mnóstwo ludzi i mamy prawo się wypowiedzieć i zawsze może tak sobie postawić na takiej wadze, że no dobrze, możemy teraz siedzieć cicho i się nie zawstydzić, albo możemy przełamać ten jakiś tam swój, to skrępowanie i realnie wpłynąć pozytywnie na czyjeś życie, bo też to była taka kwestia ze szkolenia, która mnie zastanowiła, że po pierwsze my często nie wiemy, że byliśmy ofiarami lub świadkami przemocy, bo nie traktujemy tego w kategorii przemocy seksualnej, co już jest absolutnym właśnie brakiem wiedzy i tutaj trzeba edukować, ale nie zdajemy sobie sprawy, jakie mogą być konsekwencje tego, że coś nam się przytrafiło i my puściliśmy to w niepamięć. I my się tym nie zaopiekowaliśmy też w kontekście tego podpunktu, o którym mówiłaś, żeby dać wsparcie żeby zapytać, jak się czujesz, czyli znowu jakby walidować czyjeś uczucia, że to, co ci się przytrafiło, ma prawo sprawić, że ty się czujesz niekomfortowo, że tobie jest źle, że chcesz o tym z kimś porozmawiać. I to też jakbyś mogła powiedzieć właśnie, jakie są konsekwencje tego, że przytrafi nam się taki akt przemocy, molestowania seksualnego właśnie w przestrzeni publicznej i my sobie tego nie uświadomimy, albo my się tym nie zaopiekujemy. Jak to może rzutować na nasze życie? Mhm.
Myślę, znaczy to też jest na pewno w jakimś sensie kwestia indywidualna, tak. Bo też mamy różne granice, różną wrażliwość, różnie możemy zareagować na takie sytuacje, ale być może nawet kiedy reagujemy na nie jakoś asertywnie i się nawet postawimy w tej, dokładnie w tej sytuacji i zaznaczymy nasze granice, no to później ta sytuacja i tak się na nas odbije. Chciałam w tym momencie opowiedzieć o jednej takiej sytuacji, właśnie takiego asertywnego zareagowania. Zrobiła to moja koleżanka i wprawiła mnie w totalny podziw. Centrum Warszawy. Akurat przechodziłyśmy koło jakiejś budowy i ja wiem, że to brzmi jak taka typowo stereotypowa sytuacja, ale naprawdę robotnicy z rusztowań po prostu tutaj gwiżdżą, rzucają jakieś komentarze pod jej adresem. A ona odpala papierosa i po prostu przypomina i mówi, za co wam tu płacą? Do roboty. Ja po prostu, wow. A oni, jak te trusie, skończyły się gwizdy, tak. Skończyły się komentarze i wrócili do tego tam szpachlowania, czy co oni tam robili. To było po prostu fantastyczne. Natomiast no też wiem, że takie sytuacje, nawet jeżeli właśnie zareagujemy natychmiast i postawimy naszą granicę i kogoś, za przeproszeniem, ustawimy do pionu, to i tak potem może mieć różne konsekwencje, tak. Po prostu w nas samych. To jest normalne, że możemy mieć trudność w mówieniu o tym doświadczeniu. Możemy czuć się w związku z tym jakoś niekomfortowo. Możemy czuć się brudne, zbrukane. Możemy na przykład chcieć wziąć prysznic. Tak jakby po prostu te komentarze, te gwizdy, to oblizywanie się, jakby to się gdzieś przykleiło po prostu do nas. Są takie wręcz fizyczne odczucia, no nie mówiąc już o takich sytuacjach, kiedy ktoś na przykład naprawdę nas dotykał, czego sobie nie życzyłyśmy. Ale to mogą być też różne takie konsekwencje na poziomie psychicznym, typu zaburzenia lękowe, depresja. Naprawdę, nawet jeżeli to było jakieś drobne wydarzenie, to ma prawo w nas urosnąć do bardzo poważnych konsekwencji. Zdarza się też, że zmieniamy, nie wiem, miejsce zamieszkania, że zmienimy sposób poruszania się, zmieniamy tę trasę do szkoły, do pracy, na uczelnię, dlatego, żeby omijać, nie wiem, jakieś miejsce, gdzie właśnie trwa budowa. Albo nie wsiadamy do autobusu. Nie wsiadamy do autobusu, bo ktoś nas molestował. Nie przechodzimy przez dany park. Tak. To są takie poważne konsekwencje. Tak. Tak, to po prostu bardzo realnie rzutuje na nasze życie, a te konsekwencje, no właśnie, można zminimalizować. No, komunikacja miejska jest niestety właśnie taką przestrzenią, gdzie bardzo często dochodzi do molestowania. Też przykład mojej koleżanki, który akurat ten się nie skończył happy endem, bo prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania, co jest kolejnym systemowym problemem, o którym można by dużo mówić. Schody do metra, mija ją facet na tych schodach i wkłada jej rękę pod szorty, po czym ucieka. I nagle okazuje się, że prokuratura w ogóle nie widzi interesu społecznego w tym, żeby cokolwiek w tej sytuacji zrobić. Ja sama też miałam taką historię, że właśnie byłam molestowana w metrze, totalny tłok, godziny szczytu i stojący za mną mężczyzna włożył mi po prostu rękę między nogi, co zdecydowanie nie było przypadkowym gestem. I mnie na przykład wtedy totalnie zamurowało i pierwszy raz odważyłam się powiedzieć w ogóle o czymś tak, że to w ogóle miało miejsce kilka lat później, ale też mam teraz takie doświadczenie, że zwykle kiedy komuś opowiem, że zdarzyła mi się taka historia, to słyszę mi też, ja też kilka lat temu miałam podobną sytuację, no że ktoś za mną, nie wiem, wysiadł i za mną szedł, strasznie się bałam. Naprawdę, to jest, tu wracam trochę może do tego, o czym mówiłam na początku, że to jest też takie właśnie otwierające, tak. kiedy mówimy o tych sytuacjach, co też jest jakąś metodą poradzenia sobie z tym i też myślę, że warto mieć świadomość tego właśnie, że takie sytuacje są przemocą, są molestowaniem, również po to, żebyśmy właśnie wiedzieli, żeby wykazać się empatią, kiedy ktoś się z nami czymś takim dzieli, bo to też jest bardzo duża pomoc, kiedy my tej osobie wierzymy w to jej doświadczenie, kiedy go nie podważamy, kiedy jej nie obwiniamy, tylko na przykład podzielimy się swoim doświadczeniem albo po prostu jej wysłuchamy. Właśnie. Tak, to jest najprostsza rzecz, którą możemy zrobić. Powiem Ci, że mam takie poczucie, że to jest ta przestrzeń, w której jest najwięcej pracy do wykonania, czyli właśnie to, co się dzieje, kiedy już
ta osoba się przyznaje i opowiada o tym, żeby społeczeństwo udźwignęło to i po prostu umiało się zachować, bo jakoś przeraża mnie to, że możemy włożyć tyle wysiłku w to, żeby się w końcu otworzyć i to się spotyka z wyśmianiem. I nikomu tego nie życzę, bo to jest bardzo, bardzo niepokojące. Ale też ciekawi mnie jedno zjawisko, o którym jest mowa w kampanii, czyli właśnie efekt przechodnia. Czy to polega właśnie na tym, że my nie reagujemy, bo to, co w przestrzeni publicznej wydaje nam się, że jest nie nasze? Na pewno trochę tak. Efekt przechodnia to jest taki mechanizm, który polega na tym, że jeżeli no właśnie wokół jakiegoś zdarzenia jest tłum osób, to odpowiedzialność za zareagowanie na tę sytuację się rozprasza. Okay. Im więcej osób jest świadkami czy świadkiniami, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że ktoś zareaguje. Tak. Więc ta kampania też jest jakby trochę wymierzona w to, żeby minimalizować właśnie ten efekt widza czy efekt przechodnia. Po to, żeby wzbudzić w nas to poczucie odpowiedzialności i zachęcić do reagowania. Przykład zupełnie z innej kategorii. Ile razy ktoś w szkole na przykład krzyknął, czy ma ktoś pożyczyć linijkę? I na przykład nikt się nie odzywa, ale jak powiesz, Kasia, pożyczysz mi linijkę, to ci Kasia pożyczy linijkę. Może być to bardzo prozaiczny, błahy przykład, ale to jest chyba dokładnie ten sam mechanizm, że kiedy dzieje się krzywda na przykład komuś obok nas, to zamiast mówić, czy ktoś może podejść, to warto krzyknąć, przepraszam pana, czy może pan interweniować, tak? Tak, zdecydowanie lepiej i efektywniej jest poprosić konkretną osobę o reakcję, no bo wtedy już trochę czujemy się tacy wywołane do tablicy. Tak, i wtedy nie odmówimy w tak łatwy sposób, jak odwracając głowę, że a, ktoś ma, nie wiem, pożyczyć coś w autobusie. Tak, wszyscy po prostu. Bo każdy myśli, że to jest pytanie adresowane do kogoś innego, no bo w klasie jest 25 osób, prawda, a w wagonie jest 40. I dlatego właśnie ta odpowiedzialność się rozprasza. Natomiast to niestety, nasza ignorancja, nasza obojętność też jest krzywdząca. To nie jest postawa neutralna. To jest postawa krzywdząca, właśnie dlatego, że my. No zmarnowaliśmy jakąś okazję do tego, żeby komuś pomóc, żeby do kogoś wyciągnąć rękę, okazać komuś wsparcie i zminimalizować te szkody, te krzywdy, które w tej osobie mogą się zadziać w związku z tą sytuacją, jaką jest doświadczenie przemocy czy właśnie molestowania. Aż tak sobie myślę, że te skutki mogą być oczywiście takie bardziej, nie wiem, dostrzegalne i takie bardziej wprost, typu boimy się stacji metra albo czujemy dyskomfort, czy jest nam dziwnie przez kilka dni, czy to do nas w jakiś sposób wraca, ale to może też długoterminowo rzutować na w ogóle bliskie relacje i na jakąś fizyczność z drugim człowiekiem, kiedy została nam w taki sposób zadana przemoc. I to jest smutne, że my bardzo często nie łączymy tego, że to może mieć takie konsekwencje. Albo tak jak powiedziałyśmy już wielokrotnie, nie nazywamy tego molestowaniem. I też przyszła mi do głowy właśnie historia sprzed wielu, wielu lat bliskiej mi osoby, gdzie jadąc windą do swojego mieszkania, wsiadł z nią mężczyzna, który po prostu rozpiął płaszcz i był całkiem nagi. I wtedy ta osoba, też a propos tego, co mówiłaś, że ci zaimponowała twoja przyjaciółka, wzięła się pod boki i powiedziała, no i co teraz? I ten facet po prostu zamarł, zakrył się i wysiadł. Bo nie spodziewał się reakcji asertywnej i stanowczej. Oczywiście możliwe, że to był po prostu aż ekshibicjonista, który by po prostu i tak wysiadł z tej windy i nic tam dalej by się nie wydarzyło, ale warto wiedzieć, że to już jest akt molestowania. Jeżeli ktoś się przed nami bez naszej zgody obnaża. Tak. I nie wiem w zasadzie, czy tutaj, wiesz, jakby można powiedzieć, że to była dobra reakcja, że to była zła reakcja. Wydaje mi się, że każdy reaguje tak, na ile jest go stać w danej chwili, ale to, że ta osoba była stanowcza, wcale nie oznacza, że potem nie miała po prostu palpitacji serca, nie przeżywała tego przez kilka dni i może nie wsiadała więcej do windy. Więc też myślę, że to cała ta historia dzisiejsza jest też o tym, żeby nie umniejszać temu, co nam się przytrafiło, nawet jeżeli to był gwizd. Tak, absolutnie. Powiedziałaś też ciekawą rzecz. Nie wiesz, czy to była dobra, czy zła reakcja. Ja bym w ogóle nie oceniałabym
reakcji. To znaczy ja myślę, że w ogóle bardzo trudno byłoby o złą reakcję. Zawsze w momencie, gdy my już reagujemy, czyli my stajemy w swojej obronie, stajemy po swojej stronie, po stronie naszych granic, naszej wolności, naszych praw, to jest już wielki akt odwagi i to myślę, że też daje nam ogromną siłę. Tak. I to my zostajemy zaatakowane i to my się bronimy. Więc tak naprawdę myślę, że 99% reakcji na takie sytuacje jest po prostu dobra. A powiedz mi tak już zamykając, co możemy zrobić, żeby ta metodologia i żeby ta wiedza trafiała do całego społeczeństwa, żeby jak najwięcej osób po pierwsze respektowało to, że istnieje zjawisko molestowania publicznego i nie jest to kolejny wymysł, nie wiem, jakiejś poprawności politycznej, wymyślania sobie kolejnych zjawisk, gdzie ktoś komuś zrobił krzywdę, bo myślę, że jest wiele takich głosów, które po prostu właśnie przewracają oczami na zasadzie, co jeszcze, czego jeszcze nie można robić, czyli właśnie, żeby nazywać to przemocą i żeby ludzie to akceptowali i dwa, żebyśmy my jako społeczeństwo poczuwali się do tego, by reagować i wręcz mieli poczucie, że jest to nasz obowiązek. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby się włączyć właśnie w tę naszą kampanię, żeby dołączyć do społeczności osób, które będą wiedziały, jak reagować i które odnajdą w sobie tak tę siłę i tę chęć do tego, żeby nieść wsparcie, nieść pomoc. Zachęcam do tego, żeby wziąć udział w szkoleniach. Szkolenia można odbyć online. Można też przejść takie bardzo krótkie szkolenie, po prostu, które jest na stronie internetowej. Także, tak jak powiedziałam, to jest wiedza naprawdę łatwa do przyswojenia, a może przynieść ogromne profity, bo myślę, że to są profity zarówno dla nas, bo to każda z nas może być w takiej sytuacji i każdą z tych rzeczy tak naprawdę możemy zastosować też do siebie, nie tylko kiedy jesteśmy świadkiniami, ale też w momencie, kiedy to my jesteśmy ofiarami. To jest jedna rzecz. I kolejna to, że... Zgubiłam wątek, przepraszam. Pytałam o to, co zrobić, żeby ta wiedza szła dalej. Tak. Myślę, że najprostsze rzeczy, które możemy robić, rozmawiajmy o tym, powiedzmy swoim koleżankom, swoim kolegom. To nie są szkolenia tylko dla kobiet, może też warto to podkreślić. To w tych szkoleniach mogą brać oczywiście udział również mężczyźni, do czego też ogromnie zachęcamy, bo każdy i każda z nas naprawdę może... Po prostu może zareagować, może wiedzieć, jak to zrobić. Będzie to wskazane, żeby wszyscy z tego korzystali, mam wrażenie. Absolutnie, tak. Natomiast ja to tak podkreślam, że my naprawdę mamy w sobie ten potencjał. Dla mnie to było też takie odkrywcze, bo to łatwo jest sobie pomyśleć, no ale co ja mogę zrobić? No właśnie możesz bardzo dużo zrobić. Tak, niewielkim wysiłkiem i kosztem, a to może całkowicie zmienić bieg sytuacji. Dokładnie. Ja też myślę, że to co... Ja bym tak chyba osobiście chciała, żeby wybrzmiało z tej rozmowy, o czym też mówiłaś, ale może warto to podkreślić, że osoba poszkodowana nigdy nie jest winna. I nie wiem, czy masz jeszcze coś do dodania, żeby po prostu każdemu z nas zapadło w pamięci, że nie zrobiła nic złego, bo nadal mam wrażenie, że w pierwszej chwili obwiniamy siebie i szkoda mi jest tych wszystkich nas, które zamiast... jakoś tak się utulić i pogłaskać i sobie współczuć, że doświadczyły podobnej sytuacji, zaczynają się piętnować za to, że znowu coś sprowokowały. Bo to jest chyba najsmutniejszy scenariusz, kiedy jeszcze obracamy to wszystko przeciwko sobie. Tak. Niestety w taki sposób działa przemoc we wszystkich swoich wymiarach. To znaczy w momencie, kiedy to my doświadczymy przemocy, to my się czujemy nią napiętnowane. My się czujemy osamotnione z tym doświadczeniem i też my same potrafimy siebie obwiniać za to. Więc myślę, że podkreślanie to, co powiedziałaś i gdzieś mam nadzieję, że to też wybrzmiało całkiem jasno w tej naszej rozmowie, że to nie my jesteśmy winne, tylko winny jest zawsze sprawca przemocy. To jest bardzo ważne, żeby to podkreślać, bo to też naprawdę może zmienić nasze postrzeganie takich sytuacji, jeśli one dotyczyły nas, ale też jeżeli ktoś właśnie nam o tym mówi, bo wtedy nasza reakcja na czyjeś doświadczenie może być zupełnie inna, może być empatyczna, może być naprawdę wspierająca i naprawdę na tym naszym małym odcinku właśnie wobec naszych koleżanek, przyjaciółek, wobec naszej siostry, po trochu zmieniamy świat i myślę, że to jest super.
Pięknie to podsumowałaś. Ja myślę, że słuchając Ciebie dochodzę do wniosku, że to jest dosyć proste w sensie takim wykonawczym, ale pracy jest do zrobienia bardzo, bardzo dużo. Jest. Więc jestem wdzięczna za instytucje i kampanie takie jak Wy, za to, że próbujecie, bo to jest bardzo, ale to bardzo potrzebne i dziękuję Ci za to, że podzieliłaś się dzisiaj swoją wiedzą. Mam nadzieję, że udało nam się zachęcić wiele osób do tego, żeby się dołączyć i żeby po prostu zmienić swoje i podejście, nastawienie, ale przede wszystkim działania. Dzięki serdeczne za zaproszenie i za rozmowę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka, który jest częścią kampanii Stand Up sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych. Już dziś możecie zapisać się na krótkie i praktyczne szkolenie online, dzięki któremu dowiecie się, jak przeciwdziałać molestowaniu w miejscach publicznych. Link znajdziecie w opisie. Zachęcam do udostępniania tych materiałów, bo w edukacji jest siła i zmiana. Do usłyszenia. Cześć.